Hej, z tej strony Dekuj. Dzisiaj zagramy w Planet Crafter. I na początek tak. Ja troszkę uranu zebrałem tak poza odcinkiem. I mam już przygotowane rzeczy na optymalizator maszyn. Ja mam tylko moduł do tlenu. Już tak wcześniej sprawdzałem, jak to działa mniej więcej. No, skocz na ten reaktor. No i to by było dobrze postawić. Myślę, że gdzieś w takim otoczeniu. Tylko zastanawiam się, co te okręgi oznaczają. Ale to teraz sprawdzimy, jak stawimy ten optymalizator. Dzisiaj 900%, okej. Okay. Tutaj mamy 400%. Tylko to jest P2, to jest P... Nie, to jest rozsiewacz trawy. To jest rozsiewacz kwiatów, okej. Okay. Troszkę nie rozumiem. Nożyk tlenu 400, 1,3. Tu jest też samo nasionko. To jest rozsiewacz kwiatów. Czyli co? To nie zadziałało mi. A, bo na 5 maszyn tylko działa. Czyli w pierwszej kolejności mi na te maszyny zadziałało. Okej. Oj, tlen. Okej. Czyli to bym musiał gdzieś przestawić, żeby po prostu te inne maszyny łapało nam. Czyli tak, my to zabieramy. I ja ten optymalizator maszyn muszę postawić w takim miejscu, żeby mi łapało te, które bym chciał, żeby mi złapało. Czyli może załóżmy stąd. Tylko tak, żeby to zadziałało, to ja muszę jeszcze to dorzucić. Wyłapuje mi jeszcze dwie te. Najgorzej, bo ja nie widzę, czy te mi łapie. To ja może to bym ogólnie przestawił w takie miejsce, żeby nam nie łapało. Okej, okay, nie mam więcej surowca. Bo wydolność jest na 5 maszyn. Raz. Pytanie, co mi jeszcze łapie, bo ja kompletnie nie wiem. No to w środku to nie jest to, co ja bym chciał. Co, ja przestawię tamte maszyny. To były PG moduły P3. Postawię je z dala na razie. Okej, okay, to jest postawione już tam gdzieś dalej. Jak ja bym to zabrał i może postawił w tym miejscu, to będę bardziej widział, które maszyny mi łapie. Jedna. To mnie złapało tutaj, kopułę. Okej. Okay. To ja może to bym jeszcze przestawił. I co, ja to jeszcze bardziej przestawię. Bo skoro mi to złapało tą kopułę, to bym chciał, żeby tą drugą też złapało. A i tak to jest tylko do 5 maszyn, więc... Elegancko tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, jest idealnie. Pewnie nie jestem w stanie sprawdzić teraz, ile to mi trenu generuje. Nie, nawet niepotrzebnie przynosiłem tamte maszyny, co ja chciałem. Ja chciałem się najeść i napić. A napitkę? Dobra, mamy napitkę. Pokłażanki już są? Nie, jeszcze nie są.
Kurczę, szkoda, że nie jestem w stanie sprawdzić, ile mi to terenu generuje tutaj. Biomasa, tlen. 19 tysięcy tlenu mamy robione. Strasznie szybko ta terraformacja leci. I co ja chciałem? Teraz dostaliśmy podgrzewacze P4, czyli mamy wybuchowy proch, bez problemu zrobimy. Okej, okay. I mamy te wiertła P4. Więcej osmu bym musiał zdobyć jedynie. Ale to, co mnie ciekawi, to czy ja jestem w stanie maszyny poustawiać na takim czymś. Więc ja bym sobie zabrał troszkę żelaza. Nie wiem, czy mam. Coś tam mamy. Okej, okay. Jeszcze tutaj bym zobaczył, czy jest żelazo. No, kurczę, weź mi tutaj. Trochę jest. I ten dolomit byśmy mogli tutaj dorzucić. I ja bym chciał zrobić taką farmę czy coś z tymi maszynami. Może gdzieś to tutaj? Załóżmy takie coś. I co ja... Wiertła raczej nie będę mógł postawić na takim czymś. Nawet bym sobie zabrał jedno. Tak, wiertło nie może na tym stać. Wiertło musi stać prosto na glebie. Ale co ja się na tym poustawiać? Na pewno byłbym w stanie poustawiać elegancko, widzicie? To by było fajne. Czyli ja już wiem, że chcę tego więcej ustawić. Okej, okay. I tu byśmy poustawiali wszystkie te solarne na początek. Oj, za dużo trochę, ale to nic. To jest jedna z platform, których takim właśnie będę robił, bo chcę na takiej platformie też... To poustawiam w ten sposób. Znaczy, to nie będzie efektywne. A to czemu tak się postawiło? Okej. Okay. I teraz następny rządek by się przydał nam. A my jeszcze mamy jeszcze. Te panele słoneczne nie są najgorsze, więc... Jak mi to wkurza troszkę, że to mi tak bokiem ustawia. I muszę to przymielić, choć ten przód powinno inaczej mi zrobić, według mnie. No i jest tak jakoś w miarę to jakoś ułożone. Więc tutaj byśmy mieli tą farmę. No i tak jak mówiłem, usuwamy te wiatrowe. One w ogóle nie są potrzebne. Ja bym chciał przenieść te reaktory jądrowe w jakieś miejsce. Ten mi się kończył, to tak w międzyczasie tutaj przeszedłem to pozbierać wszystko, co tutaj mamy. I grzyby posadziłem. Niech one się produkują, bo jak będą gdzieś potrzebne, no do czegoś później, to stwierdziłem, że wolę je mieć. Więcej żelaza by nam się przydało, ale nie mam żelaza. Krzemu nie wsadzą nigdzie, bo już mam zapełnione. Reaktory przyniosłem tak, żeby nie szpeciły mi bazy, to takie dalej kawałek zrobimy. Wszystkie postawione. Ten kolektor wody bym przesunął. Te machiny byśmy mogli tutaj poustawiać. Tutaj i tak nie będę jeździł z autkiem, więc... A właśnie, bo my dostaliśmy te jeszcze
4, ale 4 to jeszcze trochę czasu nam zajmą. Źle zacząłem, bo chciałem je tak mniej więcej w tej samym stylu porozkładać. No i tutaj już mamy dużo czyściej z tego wszystkiego, co tutaj było. I teraz tak, ja bym się napił, zjadł coś. I mógłbym postawić jedną tą machinkę. Ona nam generuje 459 ciśnienia w porównaniu do... ...17. Tylko czy ja mam tyle non-stopów? Aż 9 sztuk. Znalazłoby się. Znaczy 6 sztuk. I 3 osmy. Gdzie ja je dałem tutaj? Okej. Tych małych rzeczy to w ogóle nie stawiam, więc... całkowicie ja sobie daruję. Jak drogi mamy tutaj do tych maszyn. No okej, jedna maszyna taka porządniejsza już stoi. A tych małych nie będę kasował na razie. Pytanie, co to przyleciało? Ciężko stwierdzić, co to jest. Dobra, to nam generuje ciepło i ciśnienie. 25 ciepła i 459 ciśnienia. To już się ładne liczby robią. Ale do ciepła to mamy tutaj pręty i redowe 2 sztuki, 3 nadstopy. No i potrzebujemy to zamienić... tą rzecz. Czy ja jestem w stanie to postawić w budynku? Wow. To się na wysokość tutaj nie zmieści. Czyli to możemy stawiać tylko na dworze, tak? Okej. Ja to generuję ciepła. 538. Więcej żelaza, bo tam bym dobudował, żeby to jakoś tak ładniej postawić. No i jest elegancko postawiona machina. No, prawie elegancko. Ja raczej już pętrów i redowych nie będę miał, więc byśmy musieli po nie pojechać. Te maszyny będę zastępował tymi rozsiewaczami trawy P2. Tutaj mamy P1, to te P1 na razie będę chciał zmieniać. Mam 4 nawozy, ale 3 nadstopy. Zobaczymy, na ile to nam wystarczy. To co to jest? Tlen... 108. A, jest spora różnica. Okej, czyli to rozbieramy. Stawiamy taką machinę. Tu już jedno będzie do usunięcia stąd. Okej, podałem się. Elegancko. I tu już tlen jest 1,3. Pięknie. To jest P2, to zostawiamy. To jest zwykły rozsiewacz kwiatów. On da nam 1 nadstop. Pięknie. Tu jeszcze mamy jedyneczkę, więc to sobie też zamienimy. Już sobie troszkę zrobiłem rzeczy tych nadstopów. Nasionko rzucamy. I 2,93 daje nam, bo to jest na wzmacniaczu się udało zrobić.
Okej. Które jeszcze mi łapie? Ten tutaj też jest złapany. To jest... P2, znaczy. Ekran biomasy mamy do zrobienia. Żelazo, krzem. Krzem bym zabrał stąd. I dwa żelaza potrzebujemy. Nie, jedno żelazo, jedno aluminium. No dobra, ale gdzie ten ekran postawimy? Chyba tutaj. Biomasy mamy prawie 15 ton. Mech już mamy zakończony, teraz postępuje flora. Bardzo szybko nam to leci. Ekstraktor gazów. Czy ja czegoś nie pominąłem, co by nam było potrzebne? Kolektor wody jeziornej niekoniecznie. Jak stoimy z prądem z ciekawości? 106. No i teraz tak, ja bym chciał jeszcze tych powstawiać troszkę. Mam nadstop, ale nie mam nawozu. Okej, już mamy nawóz. Jeszcze tylko 6 glonów. Zmieniamy z jeziora, żeby te skrzyni nie zużywać. Okej, mamy 6 i jeszcze 2 siarki. Siarka nam się kończy. No i teraz najgorzej, bo jest ciemno. To jest P2. To jest P2. Tu też już mamy P2. To jest zwykłe. I tu w ogóle zwykły rozsiewacz kwiatów. Teoria, jak to zlikwidujemy, to da nam jeden... Dało nam jeden nawóz. I sobie tutaj też to zrobiliśmy. Okej. Czyli tutaj te maszyny powoli są zmieniane przeze mnie. Tlen, ciepło, ciśnienie. Porównajmy P3 z P4. Tu jest nadstop potrzebny i wybuchowy proch. Albo może co jest najbardziej nam potrzebne teraz. W sumie, żeby dalej ruszyć, to potrzebujemy biomasy więcej. Tu mamy podgrzewacz P5, tutaj mamy warzywniak P2, rozsiewacz drzew tutaj mamy. A z takich rzeczy przyziemnych, z terraformacji, co tutaj by nam się przydało? Informacje orbitalne, tutaj mamy rozsiewacz nasion. To jest premium do tlenu jedynie. Rozsiewacz drzew P2 byśmy mogli mieć tutaj. No to jest dopiero 6 ppm, czyli dość daleko. Dopiero mamy PPB. Generator fuzji jądrowej, to też jest daleko. Najbliżej mamy ten ekstraktor gazów. Ale myślę, że warzywniak P2 by był lepszy do zrobienia. Aczkolwiek powinniśmy pójść powoli w owady.
i rozsiewa drzew. Czyli ja bym potrzebował więcej nadstopu mieć. A żeby mieć nadstop, to też potrzebujemy siarkę, prawda? Chyba, że wyślemy jakąś rakietę na sadzenie. Rakieta roślinna. Lirma, kora drzewna, nadstop i silnik rakietowy. Silnik mam. Lirma. Kora drzewna. Tam było dwa razy nadstop i nawóz. Ale na nawóz musimy poczekać. Ale w międzyczasie mogę zrobić 5 nadstopów zrobione, z czego 3 mogę odłożyć. I jedną siarkę będę potrzebował. 3 glony i 2 bakłażany. Ale bakłażany sobie dalej rosną. Ja mam jakąś skrzynkę, gdzie to mogę na spokojnie wrzucić. Powiedzmy tutaj. A, tu jeszcze jedna siarka była. Pięknie. Potrzebowałbym tlen zrobić. I teraz tak. Z racji tego, że się siarka kończy, to ja bym podleciał po siarkę. A wy razem ze mną. Tyle, ile damy nas, radę nas zbierać, tyle weźmiemy jej. Chciałem, że to też mogę zabrać, ale niestety nie. Tego muchu myślałem, że będzie więcej. Ja bym jeszcze chętnie zobaczył, czy coś mamy ciekawego już w tych magazynkach. Może na razie tą siarkę zostawimy. Bakłażan, jedzonko. W tym nic. Tu nieco może ciekawie troszkę. I jeszcze tu mamy malutką skrzyneczkę. No, nic specjalnego. Krzypy mi zaczęły rosnąć w terenie. Wow. No prawie idealnie. Praktycznie cały zasobnik siarki uzbierany. Nie wiem, czy nie lepiej i szybciej nie poruszać się właśnie na pieszo po te różne surowce. Zobaczmy, jak nasze bakłażany. 83%. No to ja jeszcze jedną ekspedycję zrobię. Pójdziemy tam, gdzie był Ozb. I tam na 200 MTI miało być coś odblokowane. Jakieś lody miały się potopić się. Więc jestem ciekaw, czy więcej osmu byśmy tam zebrali. Ten os z tego jeziorka pozbieraliśmy. Skrzynię sprawdzam pod kątem tylko konkretnych surowców. Nie wiem, czy ja dobrze poleciałem w tą stronę, którą miałem lecieć. Sprawdzę, co nosi na bakłażanów. Tą maszynę nie pamiętam. Nasiona Furteo to nie chcę. Ale to ładnie wygląda. Ranic chętnie zabiorę.
Uraninit, przepraszam. Zamiast osmu mamy uraninit. Halo, co jest z wami? A, tutaj... Jakiś bug chyba się zrobił nam. O, wow. Ile uranitu tutaj mamy. Pipułek pełen. Wodę wypiję, bo ten chip bym chciał zabrać jednak. Tu mam jeszcze skrzynię. Silnik rakietowy cały. Zjedzmy tą wasolę. I co? Musimy chyba wracać. Moment, ja w niej z tą jaskinię chyba przybyłem. Uranit przypadkiem nie był. No, on jest, ale tutaj w drugą stronę. Uranitu mamy pełną szafeczkę. Co dostaliśmy? Przypinanie schematów P2. Umożliwia przypięcie większej liczby przepisów. Naboju metanowego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić. Silnik bym sobie wrzucił tutaj. Czy mamy pokłażony? Mamy. Teraz tak, klony. Klony chyba trzeba pójść pozbierać. No i jeszcze jedną rakietę na rośliny wysyłamy. Bo to jej biomasy najwięcej chyba potrzebujemy. ...15187. Mało jej. Tej rośliny. Wychodzi na to, żeby musiał... Jeszcze tak... jeden rozsiewacz kwiatów P2 postawić. Jak nie lepiej. I ten os mamy tutaj w tej bocznej... komnacie. No, tu do wysadzenia jest. A to można wysadzić, czy nie można? Nie wiem. No, tak bez dynamitu tutaj ciężko będzie. Spodziewam się, że go będzie więcej. A ta droga, gdzie nas zaprowadzi, tutaj ta boczna jeszcze. To nas tutaj zaprowadziło. A tu? A, to jest ta z tej strony. Okej, okay, czyli już sieci tuneli, wiem jak działają tutaj. Lirmę też bym zabrał. O! Tego to ja wcześniej nie widziałem. Mam 3 dynamity, to zaraz je chętnie użyję. Teraz tam sobie wrócimy. Mam jeszcze ten tlen, więc... A, to jest to przejście tu. Czyli to się już blokowało, to przejście. Tu mamy ten uran jeszcze. OK,
Okej, to jest jako całość liczone. Nawet jeszcze pręty uranowe się znalazły. Materiały wybuchowe. Kurczę, jakie tu skarby znajdujemy. I tu chyba dalej też nie było przejścia, ale te przejście to jest... A, to jest tutaj. Tu byliśmy. Szczątki techniczne. To jak pamiętam przeszukiwałem. Te nasionka zabieramy, bo one się mu przydają. To nie wiem, po co teraz zbieram. Słyszę, tu jeszcze mamy skrzynię. O, mamy tutaj jeszcze do zebrania. To jeden dynamit bym wyrzucił tutaj do skrzyni. No i tu jest cała ścianka jeszcze do roztopienia. Ile MTI jest potrzebne? Okej, to już chyba będzie ściana, że się tam nie przejdzie. Ja się rozpakowałem, poroznosiłem te rzeczy, które tutaj mieliśmy do rozniesienia. Dostaliśmy nowy schemat tego schematu, co zrobiłem do analizy. I dostaliśmy pojazd, nieograniczony tlen, ale potrzebujemy aż 4 zeolity, więc to jest lekki problem, bo tego jeszcze nie mam. Flora, 40%. Teraz tak myślałem, co tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Ale myślę, że... Więcej tego byśmy dali. Rozsiewaczy kwiatów P2. Ale w tym celu potrzebujemy pakłażany. Potrzebujemy też glony i wodę. My to wody chyba nie potrzebujemy. Tylko siarkę. Nie, wodę do tego przepisu. Do rozsiewaczy, bo tutaj mamy te nasiona najlepsze. No, na ten moment najlepsze. Mogą być lepsze na przykład z tych różnych badań, które gdzieś tam są. I jeszcze potrzebujemy 4 nadstopy. Ile my produkujemy teraz roślin? 1500-200. Rozejrzyjmy się, czy są jeszcze jakieś maszyny do wymiany. To jest P2, to też jest P2, te również. To jest P2, to też jest P2, okej. Okay. Wychodzi na to, że to wszystko już jest na P2-kach, więc tylko pozostaje mi nic innego jak postawić nową maszynę. I dorzucić do niej nasionko. Było 1520 i teraz mamy 1600-800, czyli nam przebyło o jakieś, może podgrzewacz. A nie, nie mam prętów jerdowych. Ja mam jak już to pręty uranowe. I sobie możemy pozwolić na jeszcze jeden generator. Chyba. Moment, ile ich tych prętów mam? A, 4. To 3 już mamy. 3 wody. I 1 nadstop.
Z prądem zakładam, że coraz gorzej, dokładnie. Dostaliśmy schemat, rozsiewa drzew. Które oni tutaj są? Są chyba próbki bakterii. I jeden nawóz. I byśmy mogli to zrobić. Tylko nie mam bakwarzany flikowo. Zastanawiam się, czy by nie pójść po więcej... A nie, mamy. Mamy nasiona bakłażanów, to ja to po prostu dwie maszyny na bakłażany jeszcze dorobią. O, mamy warzywniak P2. Tylko nawóz jest potrzebny. Umieść na powierzchni wody, żeby mieć drzewa. Ciekawe. Zróbmy sobie próbki bakterii. Ten 3 glony potrzebujemy. Mimo, że ja mam pełną skrzynkę glonów, to ja i tak tutaj przechodzę po glony. Nie wiem, czemu tak robię. Koen, co te glony potrzebowały? Znaczy próbka bakterii. A, jeszcze jedna butelka wody, okej. To tak, o, mamy próbkę bakterii, mamy próbkę bioplastiku. To jeszcze tylko nadstop i korę drzewa potrzebuję. Korę drzewa mamy i nadstop też będziemy mieli. To sobie tutaj dorzucimy. I zostaje nam nieszczęsny nawóz. Cały czas myślę, co z tym fantem robić, bo ten magnes i krzem raczej by mi się nie przydał już w takich ilościach. Żelazo to się przyda, kobalt też. Nie, to nie tutaj. To jest złe miejsce na nią. Bardziej bym potrzebował ją tutaj. O! To działa w ten sposób, jaki bym chciał. Czyli zabieram to, co potrzebuję, a resztę mogę... zniszczyć. Wow! Tego jeszcze nie widziałem. Mogę po tym wchodzić. Nadstop. Ozm. Kurczę, tlenu nie wziąłem. To jest lekki problem. O kurczę. Takiego nieba to ja jeszcze chyba nie widziałem. Ile tu tego spada? O kurde. Mam nadzieję, że nic mnie nie trafi. Czy to był event, że tutaj przyszedłem, czy związane z MTI? Okej, chyba wszystko, co mogło spaść.
O kurde, tu jakiś ośrodek jest. Może będzie... Nie, to nie jest ośrodek, to jest... Rakieta, kapsuła. Dobra. Muszę się liczyć ze zgonem, ale nie przewidziałem tego, że... będą jakieś meteoryty. To jest sporo na stopu, które mogę zbierać. Dajcie moje rzeczy. Ale miło, że jest nadstop już taki, wiecie, w całości gotowy. Nie wiem, przeszukamy chyba ten stateczek. Też tutaj jakieś rzeczy takie do niszczenia będą. Oj, to jest chyba jakaś większa sprawa tutaj, żeby to przeszukać. Ale silnik. O, pręt jerydowy. Nasionko chętnie zabiorę. Kolejny silnik. No nic. Na raz tego na pewno nie zrobimy. Jest dużo fajnych rzeczy. Jeszcze tu mamy skrzynie jakieś. Zeolit. Odmieniłbym za osma, znaczy za nadstop. Tylko, że jest ciemno. Ja tu za bardzo nic nie widzę. Chciałbym zobaczyć jeszcze, co tam za komety nam pospadały, czy tam meteoryty. I pytanie, czy ja to będę widział. I czy w ogóle to coś miało, jakieś rzeczy. No, trawa nam tu powoli rośnie. Ale na stopu trochę przyniosłem fajnego. Pięknie. Mamy dwa silniki, mamy pręt jerydowy, zeolit. Jak mamy pręt jerydowy, to bym potrzebował jeszcze jeden. Ale nie jestem w stanie go zrobić. Ja masowo te glony będę zbierał. Nie chcę mi się iść do jeziorka. I co ja chciałem zrobić? Chciałem warzywniaki postawić. Dwie sztuki na bakłażany. A to co to miało być? Rozsiewa drzew miałem zrobić. To miało stać na wodzie. Może bym to postawił w tym miejscu. Roślinny 97. Dwadzieścia tysięcy pięćset roślin. A flory mamy już 50% prawie. Może... Wiecie co? Zróbmy jeszcze jeden. Mam nawóz. Tylko mogę nie mieć bioplastiku już. A z czego się robiło bioplastik?
dwa grzyby. Krzem i butelka z wodą. Grzyby mogę, wiecie, z dworu zbierać. Dwa grzyby, woda i jeszcze krzem. Krzemu mi brakuje. Jeszcze mam krzem, tylko nie mam przy sobie krzemu. I tu z drugiej strony bym postawił teraz na te drzewa. Nie wiem, jak to ma działać. A, nie mam nasion. I ten warzywniak P2 zrób. Tak na koniec odcineczka sobie. Bakłażną potrzebował siarkę i 3 glony ten nawóz. Okej, i warzywniak co tam jeszcze potrzebuje? Nadstop i butelkę z wodą. Tu jeszcze mamy trochę wody gdzieś. Moment, nie tutaj, z tej strony. Tempo wzrostu 1.0. Ten usuniemy. Tu jest 0.6. Czyli prawie dwa razy szybciej będzie to rosło. Okej. Okay. Tylko pokorzony będę dawał do tych P2-ek. Bo te fasole, nie fasole, to na razie niech sobie tutaj zostaną. A propos fasoli, to by się przydało jedną zjeść. I zróbmy może sobie jeszcze jedno wiertło P4. Bo czemu by nie? Mamy sporo tych zasobów. Już tu mam ponad 2 godziny nagrania, więc będę to musiał jakoś wam skondensować. I to tak na pożegnanie odcinka. Jeszcze zobaczymy, ile to nam dało. W sumie nie wiem, ile dało, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Ale widać, że współczynnik terraformacji leci ładnie. Tylko gdzie ja postawię ten jeszcze jeden ekran? Chyba tutaj. Może się będzie dało dać gdzieś tutaj, może na skosie. No nic. Gra z wami, tylko zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie bardziej się pobawimy tutaj z naszymi rzeczami, które mamy. I może bardziej odkryjemy tą górę, co tam się bardziej znajduje. Aczkolwiek przydałoby się też więcej generatorów ciepła chyba postawić. I ciśnienia też. W sumie pomyślimy. Więc trzymajcie się, hej hej.